Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Zaręba i witam Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jestem pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski, który tutaj mieści się w Pile. Jest to punkt informacyjny, który jest prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. I nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło planowanych naborów wniosków w roku 2023 z programu Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Żeby tutaj przejść do naszego dzisiejszego spotkania, plan naszego webinarium jest następujący, czyli w pierwszej części przedstawimy informacje o funduszach europejskich dla Wielkopolski, czyli te informacje, które mają Państwo również zamieszczone na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wrpo.wielkopolskie.pl. Jest to strona, na której znajdą Państwo szereg informacji, zarówno harmonogramy, ogłoszenia naboru wniosków, czy też informacje odnośnie tutaj programu, czy też szczegółowego opisu osi priorytetowych, czy też kryteria wyboru projektów. Podczas tej pierwszej części wskażę Państwu informacje o naborach, które są wpisane w harmonogram ogłaszania konkursów. Są już pewne konkursy, które trwają, gdzie jest możliwość składania wniosków aplikacyjnych, więc te informacje również będą przedstawione oraz te, które są wpisane w harmonogram. Zmianą do lat poprzednich, jeżeli Państwo już kiedyś interesowali się funduszami europejskimi, jest to, że harmonogramy w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 będą cyklicznie aktualizowane, czyli jeżeli będzie wprowadzona pewna zmiana, a zostały wprowadzone pewne zmiany, zostały przesunięte terminy planowanych naborów przy niektórych działaniach, będzie aktualizacja, więc też ten jakby harmonogram będzie ewaluował, więc też nie będzie tak, że faktycznie cały czas będzie już na cały rok podany harmonogram ogłaszania naborów. Mogą się z każdą zmianą pojawiać nowe nabory, bądź mogą być wprowadzone zmiany do już tych, które zostały wpisane. W drugiej części będą źródła informacji o funduszach europejskich oraz sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, czyli krótka taka informacja o tym, czym się zajmujemy, gdzie Państwo mogą pozyskać te wszystkie informacje, jakby tutaj na zakończenie naszego spotkania. Spotkanie jest nagrywane. Dostaną Państwo link do nagrania po wprowadzeniu tego nagrania na stronę Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I będzie Państwu ten link rozesłany na adres mailowy, który jest wpisany w zgłoszeniu na dzisiejsze webinarium. Tak samo otrzymają Państwo informacje o odpowiedziach, na pytania, które mogą pojawić się podczas dzisiejszego naszego spotkania. Mają Państwo w tym celu udostępniony czat. Bardzo prosimy o zapisywanie tam właśnie swoich pytań. Na wszelkie pytania udzielimy informacji zwrotnej. I takie informacje zwrotne również będą przesłane na adresy mailowe, które mają Państwo w zgłoszeniu na dzisiejszym webinarium. Dodatkowo oczywiście też otrzymują Państwo naszą dzisiejszą prezentację i będą mogli sobie Państwo w późniejszym czasie te wszystkie informacje ponownie przejrzeć. Dodatkowo na czacie pojawi się link do ankiety. Ankieta dotyczy oceny dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety. Ankieta będzie tutaj została przygotowana w systemie elektronicznym. Wystarczy kliknąć dany link, wypełnić daną ankietę i te informacje zwrotne do nas wpływają. To, co jakby najbardziej z tej ankiety jest dla nas ważne, informacja o potrzebach Państwa, czyli jakie jeszcze ewentualnie chcieliby Państwo tutaj, czy też projekty omówić, czy jakie tutaj mają Państwo jeszcze zainteresowania, w jakim kierunku przygotowywać kolejne nasze spotkania. To, co chciałabym jeszcze Państwu tutaj zaproponować. Na miesiąc maj mamy zaplanowane jeszcze dwa webinaria, 24 i 31 maja.
Takie informacje również mają Państwo na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W późniejszym czasie mojej prezentacji wskażę, gdzie takie informacje można sobie zobaczyć. Zachęcam do tutaj aktywnego udziału w tych naszych spotkaniach i oczywiście takie informacje na Państwa adresy mailowe również będą przesłane. Dodatkowo tutaj dla osób zainteresowanych, osób, które są z terenu miasta Piły, okolic, czy osób chętnych, które chciałyby przyjechać, w piątek 19 maja stacjonarnie w siedzibie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie mieści się oddział w Pile, czyli przy ulicy Grunwaldzkiej 2, odbędzie się spotkanie stacjonarne pod nazwą Wspieramy Wielkopolskę. Będzie to konferencja, która będzie miała na celu przybliżenie informacji w zakresie wspierania przedsiębiorców na terenie województwa wielkopolskiego i w planach tego spotkania będzie informacja z zakresów pożyczek jako pozadotacyjny fund wsparcia dla przedsiębiorstw. Będą instrumenty wsparcia, czyli poręczenia kontraktowe do przetargów publicznych prowadzone tutaj z ramienia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Będą pożyczki unijne, wsparcie w rozwoju firm prowadzone przez naszego pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, a także będzie informacja przedstawiana przez tutaj eksperta do spraw rynków zagranicznych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, pomoc dla przedsiębiorców ekspansji zagranicznej. Również przedstawię Państwu informację, gdzie mogą sobie Państwo zobaczyć, gdzie zapisać się na takie tutaj spotkanie stacjonarne. Ono odbędzie się w godzinach od 11 do 13 i też bardzo serdecznie Państwa tutaj zapraszam. Przechodząc sobie do dalszej części naszego spotkania, przedstawię tutaj krótkie informacje o naszym nowym programie, czyli Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jest to program, który obecnie obowiązuje, powoli wkracza w nasze ramy tutaj odnośnie ogłaszania naborów. MAJ bardzo tutaj prężnie w tym zakresie funkcjonuje i te wszystkie te informacje Państwu za chwilę będę przedstawiać. Tu mają Państwo przedstawione priorytety z programu Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski i w ramach zaznaczonych priorytetów w chwili obecnej są ogłoszone nabory wniosków, czy też zaplanowane w harmonogramie. Tu od razu chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że mamy dodatkowy taki priorytet jak Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Jest to priorytet, gdzie będą ogłaszane nabory i będą planowane nabory wniosków w ramach Wielkopolski Wschodniej. Jest to obszar naszej niższej tutaj Wielkopolski, czyli powiat koniński, miasto Konin, okolice tutaj miasta Konin. I tutaj, jeżeli chodzi o te nabory, też bardzo sporo informacji jest zawartych tutaj w naszym harmonogramie. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszam do skorzystania jakby z osobnego webinarium odnośnie tylko i wyłącznie możliwości wsparcia tego obszaru Wielkopolski Wschodniej. I taka tutaj możliwość będzie prowadzona przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu i 24 maja takie webinarium będzie przez nich poprowadzone. Tu mamy wskazaną łączną kwotę do dyspozycji, jaką otrzymało województwo wielkopolskie i jest to kwota, która uwzględnia trzy źródła finansowania programu, czyli mamy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli można będzie takie projekty rzeczowe, twarde, tak, czyli na przykład budowy, rozbudowy, które tutaj będą realizowane w ramach nowego programu. Mamy finansowane tutaj działania z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli tak zwane też projekty miękkie, różnego rodzaju szkolenia, doradztwo, mentoring, wspieranie różnych grup społecznych.
Mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale jest to źródło, które właśnie jest dedykowane Wielkopolsce Wschodniej, czyli właśnie temu obszarowi, na którym jest osobna pula środków, gdzie przedsiębiorcy, osoby fizyczne, podmioty działające na tym obszarze również będą mogły aplikować z tych środków. I tak jak już wcześniej wspomniałam, właśnie takie webinarium 24 maja będzie tutaj prowadzone. Gdzie szukamy informacji o projektach? Jeżeli chodzi o bieżący nasz program, należy sobie wejść na stronę wrpo.wielkopolskie.pl i na stronie tego serwisu wszelkie informacje o ogłoszonych naborach czy też planowanych do ogłoszenia nabora znajdują się w ikonce megafonu. Czyli zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków po kliknięciu właśnie w taką ikonkę megafonu. Staną Państwo przeniesieni na dalszą stronę, gdzie będziemy mieli do wyboru jeszcze informacje o starej perspektywie finansowej, czyli programie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 oraz ten nowy, czyli lista naboru wniosków na lata 2021-2027. Ta stara perspektywa jeszcze jest tutaj wskazana z powodu tego, że też mamy tam informacje o bieżących wynikach naboru wniosku, bo te projekty jeszcze w chwili obecnej są realizowane, z których możemy jeszcze z tej starej perspektywy skorzystać. Jeżeli chodzi o informacje jakby o całości programu, jeżeli chcieliby sobie Państwo poczytać wszelkie informacje o nowym programie, należałoby na danej stronie zjechać troszeczkę w dół i wybrać Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, po czym po przejściu do dalszej części ukażą nam się różnego rodzaju kafelki, które za chwilkę pokażę. Natomiast gdyby chcieli się Państwo zapisać na webinaria prowadzone przez nasz punkt informacyjny czy przez inne punkty informacyjne w Wielkopolsce, tutaj należy sobie w ikonkę człowieczka z tablicą kliknąć i tam będą mieli Państwo te wszystkie informacje. Po wejściu w informacje o danym Funduszu Europejskim dla Wielkopolski mamy kafelki, mamy harmonogram naboru wniosków, gdzie bezpośrednio Państwo sobie klikną i będą widzieli bieżący harmonogram, czyli ten najnowszy. Mogą Państwo sobie kliknąć dodatkowo, zapoznać się z prawem i dokumentami, czyli mamy tutaj szczegółowy opis osi priorytetowej, czyli ten dokument, który wprowadza Państwa w dane działania. Tutaj mamy również cały program operacyjny z danej perspektywy finansowej, a także zachęcam Państwa do tutaj kliknięcia w kryteria wyboru projektów, gdzie też mają Państwo szczegółowe informacje do danego działania, czyli co musimy spełnić, żeby nasz wniosek aplikacyjny dostał jak najwyższą liczbę punktów na ocenie. I teraz zanim sobie przejdziemy do priorytetu pierwszego, chciałabym tutaj Państwu pokazać. Na stronie właśnie tego programu regionalnego, tak jak już mówiłam, jeżeli sobie wejdziemy tutaj, zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków, przechodzimy właśnie do listy naborów na 2021-2027 i właśnie w taki sposób mamy wskazane działania. No w chwili obecnej jest tych działań jeszcze malutko, dlatego też jest to bardzo przejrzyste. Natomiast w dalszych miesiącach, latach trwania tych naborów warto korzystać z boku z takiej wyszukiwarki, gdzie bezpośrednio sobie możemy wybrać daną oś priorytetową. Po wybraniu takiej osi priorytetowej wybieramy sobie działania i wtedy też będziemy mieli chronologicznie poukładane wszystkie ogłoszone nabory z poprzednich miesięcy. Jeżeli chodzi o dane tutaj informacje, tutaj po wejściu w dane działanie też będziemy widzieli informację zwrotną o wynikach naboru wniosków. Czyli tak jak sobie Państwo będą wchodzili tutaj bezpośrednio na przykład w dane ogłoszone działanie, po wejściu będą mieli Państwo krótką informację, kto może składać wnioski, na co można otrzymać dofinansowanie, jakie są poziomy dofinansowania i wtedy tutaj właśnie znajduje się nam cała niezbędna dokumentacja, czyli ważne informacje do przeczytania, zapoznania się z nimi, zanim przystąpimy do przygotowania takiego projektu, czyli mamy regulamin, mamy kryteria,
regulaminy, wzory wniosku, gdzie możemy sobie właśnie te wszystkie informacje tu się zapoznać. Jeżeli chodzi o inne ważne informacje, pytania też przy każdym ogłoszonym działaniu mają Państwo informacje, do kogo można zadawać pytania. Są to numery telefonów, adresy mailowe bezpośrednio do działu osób zajmujących się tylko wyłącznie tym działaniem, więc też jak najbardziej mogą Państwo zadawać te pytania. Jeżeli chodzi o takie jeszcze dodatkowe informacje, tutaj mają Państwo zakładkę na dole często zadawane pytania, też można sobie warto w nią wejść i zobaczyć, czy do danego już ogłoszonego naboru potencjalni beneficjenci nie wysyłali pytań. Być może już pytanie, które nas nurtuje, już tam będzie zawarte, więc będzie można sobie taką informację przeczytać i zapoznać się z nią. I tak jak już wcześniej pokazałam, tutaj wchodzimy sobie w Fundusze Europejskie dla Wielkopolski i właśnie mamy harmonogram naboru wniosków, czy zapoznaj się z prawem i dokumentami, czyli sobie tutaj właśnie mamy ten szczegółowy opis osi priorytetowych, czyli właśnie ten dokument, w którym mamy te szczegółowe informacje. I powrócimy sobie do naszego wystąpienia, czyli priorytet pierwszy, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dla wielkopolskiej gospodarki i tutaj mamy informacje w zakresie działania 1.3. Jest to działanie, które w chwili obecnej już rozpoczęło przyjmowanie wniosków, czyli od 8 maja osoby zainteresowane mają możliwość złożenia takiego wniosku. Jest to typ wyboru wniosku konkurencyjny, czyli mamy ogłoszenie naboru, w danym terminie należy złożyć wniosek. Osoby, podmioty uprawnione składają całą dokumentację zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie. W ramach takiego naboru dofinansowaniem objęte są projekty, które będą dotyczyły rozwoju, poprawy jakości, dostępności e-usług, e-zasobów publicznych, e-kultury. Oczywiście będą to takie wnioski z elementami, które będą wzmacniały bezpieczeństwo rozwoju tych e-usług, czyli przeciwdziałanie tutaj różnego rodzaju cyberatakom i systemy informatyczne, czyli tak zwane cyberbezpieczeństwo. I te wszelkie projekty będą dotyczyły rozwoju elektronicznej administracji samorządowej. Będą to projekty skierowane na cyfryzację procesów back office, czyli tak zwane całe zaplecze, dzięki któremu funkcjonuje administracja samorządowa, czyli różnego rodzaju jakby technologie, systemy wspierające bieżące funkcjonowanie działalności urzędów. Będziemy mieli tutaj również dofinansowanie na tworzenie, standaryzację, aktualizację cyfrowych e-usług, udostępnienie zasobów naukowych, kulturowych, rozwijanie monitoringu i ochrony środowiska oraz klimatu. Będzie również możliwość wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji pomiędzy administracją a klientem. Będą możliwości również rozwoju aplikacji cyfrowych, zapisów, czyli tutaj mamy w zakresie nauki, kultury, dziedzictwa, które są realizowane poza sektorem publicznym, ale w tych instytucjach, które realizują usługi publiczne. I tutaj mamy również elementy dodatkowe projektu, ale tylko wyłącznie po tym, jeżeli spełnimy podstawowe informacje w zakresie projektów przewidzianych do wsparcia, a dodatkowymi elementami mogą być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, czyli wzmacnianie odporności systemów, zdolność do zapobiegania, reagowania na incydenty, więc jakby tutaj takie cyberataki odnośnie systemów informatycznych jednostek samorządu terytorialnego czy podmiotów publicznych, tych, które podlegają jednostkom samorządu terytorialnego. W ramach danego naboru, jak sobie Państwo czytają w szczegółowym opisie osi priorytetowych, tam jeszcze mamy projekty z zakresu e-zdrowia i e-geodezji. W chwili obecnej nabór wyklucza projekty z tego zakresu z uwagi na oczekiwania na pewnego rodzaju zapisy, postanowienia w tych
w tym zakresie projektów e-zdrowia i geodezji, dlatego też takie nabory ponownie będą z uwzględnieniem właśnie tych projektów w zakresie e-zdrowia i e-geodezji. Oczywiście takie uzupełniające elementy projektu to również wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych, czy też zwiększanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa. To nic innego jak szkolenia, doszkolenia właśnie w tym zakresie pracowników administracyjnych czy pracowników tutaj innych podmiotów. Jeżeli chodzi o wnioskodawców, widzą Państwo, mamy dość bardzo obszerną grupę wnioskodawców. Jest to administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, wyższe organizacje badawcze. Nie będę Państwu tego przedstawiać, mają Państwo to wskazane na tutaj slajdzie, więc te wszystkie podmioty są podmiotami uprawniającymi do aplikowania w ramach tego działania. Jeżeli chodzi o finanse, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 250 tysięcy zł, natomiast poziom dofinansowania wynosi 70% wydatków kwalifikowanych. W ramach priorytetu drugiego mamy tutaj informacje w zakresie Zielonej Wielkopolski czy różnego rodzaju w zakresie wsparcia klimatu, w zakresie zapobiegania różnego rodzaju klęskom żywiołowym i najbliższe działanie 2.5, czyli zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, będzie planowane dopiero od 1 tutaj sierpnia i będzie trwał nabór wniosków do 22 września i w ramach takich tutaj projektów mamy możliwość różnego rodzaju przedsięwzięć adaptacyjnych, które będą polegały na rozszczelnieniu powierzchni miast oraz redukcji tak zwanego efektu miejskiej wyspy ciepła, tak? Czyli będziemy jakby uzupełniać, dokładać do miejsc w mieście, na przykład będziemy tworzyć ekoparki, ogrody botaniczne, czy też inne tutaj obszary bioretencyjne, jakieś stawy, ogrody deszczowe. Będziemy mogli wdrożyć inteligentne systemy zagospodarowania wód odpadowych, będziemy mogli tworzyć zielone przystanki, będzie również wsparcie w zakresie ochrony i odtwarzania naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę. Będziemy mieli również tutaj wsparcie w zakresie tak zwanych tych zielonych miejsc, które nie tylko będą wpływały na jakość powietrza, ale również też na właśnie zmniejszenie jakby tego miejsca ciepła tutaj w obszarach tych aglomeracji. Jeżeli chodzi o wnioskodawców, to jest to administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Działanie 2.7 jest to rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Tutaj nabór dopiero planowany w miesiącu październiku. Również sposób wyboru konkurencyjny, czyli ogłoszenie naboru, dostępna dokumentacja i możliwość złożenia w danym terminie. Jeżeli chodzi o typ projektów, które są przewidziane do wsparcia, są to kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które zostały ujęte w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i tutaj mamy projekty związane z budową, rozbudową, przebudową bądź też modernizacją sieci kanalizacyjnej. Może być to również budowa nowych bądź usprawnienie istniejących oczyszczalni ścieków. Więc tutaj w tym zakresie oczywiście mamy dofinansowanie dotyczące aglomeracji ściekowych od co najmniej 10 tysięcy RLM-ów do poniżej 15 tysięcy RLM-ów. Wnioskodawcą są administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerstwa i służby publiczne. Drugie działanie z danego priorytetu jest to ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń. Jest to działanie, które obecnie ma prowadzony nabór wniosków od 4 maja do 16 czerwca, również w sposób konkurencyjny. Co możemy w ramach danego działania zrealizować? W ramach wsparcia objętym są projekty, które służą wzrostowi efektywności działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody.
Jest to nic innego jak warsztaty, szkolenia, zajęcia praktyczne, przygotowanie ścieżek edukacyjnych, wydarzeń edukacyjnych, konkursów edukacyjnych, przyrodniczych, rozbudowa miejsc edukacji ekologicznej, czy też tutaj działalność informacyjno-edukacyjna. Dodatkowo elementami projektu po zrealizowaniu typu pierwszego mogą być interwencje, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, mogą być to przedsięwzięcia związane z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury, czyli mamy inwestycje na terenach zurbanizowanych, które będą właśnie przyczyniały się do absorpcji, rozpraszania pyłów, także gazu, hałasu, które obejmują utworzenie i rozwój trwałych, użytkowych, zielonych terenów o właściwościach retencyjnych, czyli parki miejskie, niska zieleń, zadrzewienia, zielone ściany, dachy budynków, zielone przystanki, czyli jak Państwo widzą, cały priorytet drugi jest jakby działalność tą przyrodniczą wspiera tutaj zmniejszenie właśnie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza, ochrona wód, możliwość realizowania tak zwanych tych zielonych ścian i też dachów budynków wpływających na jakość powietrza. Jeżeli chodzi o wnioskodawców, czyli mamy organizacje badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe, również mamy bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o wnioskodawców w tym zakresie, są to podmioty uprawnione do złożenia takiego wniosku. Jeżeli chodzi o minimalną wartość wydatków, jest to 250 tysięcy złotych i również maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Priorytet trzeci, czyli Fundusze Europejskie dla Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, no to mamy tutaj projekty, które są przewidziane na późniejszy okres realizacji, czyli dopiero wnioski możemy składać we wrześniu i mamy bardzo długi termin naboru, będzie trwał aż do 31 stycznia roku następnego i w ramach takich tutaj projektów będą dwa działania, czyli interwencje na rzecz zwiększania zrównoważonej mobilności, która będzie dotyczyła taboru oraz pozostałej infrastruktury. To nic innego jak wsparcie na zakup, modernizację zero bądź niskoemisyjnych aktywów mobilnych, czyli zakup taboru wraz z całym zapleczem technicznym do obsługi taboru. Mogą być to również zajezdnie tramwajowe, autobusowe, przystanki, wysepki. To również budowa, przebudowa, modernizacja tej właśnie infrastruktury, stacje kolejowe, energooszczędne oświetlenie LED, które możemy również w ramach tych tutaj dwóch typów projektu sfinansować. Jeżeli chodzi o kolejny zakres, czyli wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności, to budowa, rozbudowa dróg rowerowych plus ta infrastruktura i im towarzysząca, czyli ścieżki rowerowe, pas dla ruchu rowerowego, czy też wiaty rowerowe, miejsca odpoczynku w tym zakresie. Jeżeli chodzi o czwarty typ projektu, czyli rozwój zrównoważonej mobilności społeczeństwa, to mamy różnego rodzaju systemy biletowe, aplikacje służące mobilności, skierowane tutaj do społeczeństwa. A w punkcie piątym działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne, czyli zwiększanie zainteresowania postaw wobec korzystania z taboru niskoemisyjnego i wpływu go na właśnie środowisko i lokalną tutaj społeczność. Jeżeli chodzi o wnioskodawców, to mamy przedsiębiorstwa, administrację publiczną, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerstwa, służby publiczne, czy też organizacje społeczne i związki wyznaniowe. W priorytecie czwartym mamy finansowanie tutaj infrastruktury dróg wojewódzkich, modernizacja obwodnic i taki nabór jest planowany na czerwiec bieżącego roku i tutaj możemy sobie właśnie sfinansować budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację dróg wojewódzkich, czy też całą infrastrukturę, która będzie dotyczyła tych dróg wojewódzkich.
czyli mamy jak najbardziej chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, miejsca wypoczynku dla kierowców, zatoczki dla autobusów, czy też zatoczki postojowe. To wszystko właśnie tutaj będzie związane z tymi projektami. Dany nabór przewidziany jest dla administracji publicznej i służb publicznych, jednakże ten, który będzie ogłoszony w ramach tego naboru, będzie móc aplikować tylko wyłącznie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Priorytet piąty, przepraszam, czyli fundusze europejskie, które wspierają społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan, czyli są to projekty takie twarde, sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i mamy działanie 5.1 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia, uczenia się i to będzie działanie skierowane, jakby jeden z typów poddziałań, bo tu mamy więcej tych typów, ale ten będzie skierowany wyłącznie do obszaru wychowania przedszkolnego. I w ramach takiej wsparcia tej infrastruktury to będzie wsparcie na budowę, rozbudowę czy też przebudowę, adaptację, modernizację, remont obiektów, które istnieją na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego plus zakup niezbędnego wyposażenia. Tutaj będziemy mieli wnioskodawców, jaką jest administracja publiczna, służby publiczne, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe. W kolejnym działaniu, również to jest działanie 5.1, przy czym mamy tu jakby inny typ poddziałania, który będzie ogłoszony, jest to wsparcie infrastruktury edukacyjnej, szkoleniowej, szkół zawodowych, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. I w ramach takiego wsparcia mamy również tutaj budowę, nadbudowę, wyposażenie w bazę dydaktyczną właśnie tych placówek. Te projekty w ramach priorytetu piątego będą dotyczyły jakby tej samej tylko infrastruktury. Natomiast w kolejnych priorytetach będą wspierane działania, które będziemy mogli wykonywać, takie działania miękkie, czy dodatkowe zajęcia, kształcenie, jakieś szkolenia. Natomiast tutaj mamy tą jakby bazę, w której będziemy mogli wykonywać te działania. I tutaj mamy również wnioskodawcą, jaką jest administracja publiczna, służby publiczne, instytucje nauki, edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Priorytet szósty, czyli Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, są to działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i pierwsze działanie, które rozpocznie jutro swój nabór wniosków, tylko jest to nabór wniosków niekonkurencyjny, bo jest to działanie przeznaczone tylko wyłącznie dla projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Będą to projekty, gdzie Powiatowe Urzędy Pracy złożą wnioski o pozyskanie środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i ta aktywizacja zawodowa będzie przewidziana w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, aktualizacja IPD, czyli indywidualnego planu działania danej osoby w zakresie doskonalenia zawodowego. Tam będzie również pośrednictwo pracy, czyli odpowiednie zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami, kompetencjami, wysokiej jakości szkolenia, które dzięki którym osoba bezrobotna będzie mogła zdobyć nowe kwalifikacje, czy też potwierdzić swoje kwalifikacje i zdobyć zatrudnienie na danym stanowisku, czy w danym miejscu pracy. To będą również nabywanie bądź uzupełnienie doświadczenia zawodowego, jeżeli nam brakuje w zakresie pozyskania pracy, a także wsparcie w zakresie rozpoczynania prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy, gdzie tutaj właśnie pracodawcy mogą aplikować o takie środki, żeby stworzyć osobie bezrobotnej, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, odpowiednie warunki tej pracy, a także subsydiowane zatrudnienie, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie. No bardzo dużo właśnie tych zakresów, takich działań, które w
chwili obecnej są prowadzone, czy też były prowadzone przez powiatowe urzędy pracy. Więc tak jak wcześniej wskazałam, jest to działanie tylko wyłącznie dla powiatowych urzędów pracy, a w momencie, kiedy takie wnioski zostaną tutaj realizowane, będziemy mogli z nich skorzystać, czy jako osoby bezrobotne, które będą chciały skorzystać z tych możliwości, czy też jako przedsiębiorcy, którzy skorzystają na przykład z możliwości utworzenia miejsca pracy. Działanie 6.2, czyli wsparcie w ramach OHP i mobilności w ramach sieci EURES, jest to działanie, które będzie planowane w lipcu, też w sposób niekonkurencyjny, czyli będzie tylko wyłącznie dla ochotniczych chówców pracy to działanie i tutaj również będą działania, które towarzyszą aktywizacji edukacyjno-zawodowej, ale właśnie to będzie taka aktywizacja edukacyjno-zawodowa skierowana do osób młodych, czyli tam będziemy mieli doradztwo, poradnie, mentoring, organizacje zajęć pozalekcyjnych, zajęcia integracyjne, zajęcia z rozwoju osobistego, wspieranie kompetencji emocjonalno-społecznych, szkolenia, które będą skutecznie ułatwiały wejście na rynek pracy osoby młodej, czy też pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie. Takie projekty będą prowadzone właśnie przez ochotnicze chówce pracy. Działanie 6.3, czyli działanie wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przy końcówce bieżącego roku będzie możliwość aplikowania o takie tutaj środki, będzie sposób wyboru konkurencyjny i jeżeli chodzi o takie typy projektu, to jest wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku i to będą prowadzone takie działania w zakresie równouprawnienia na rynku pomiędzy kobietom a mężczyznom, działania, które będą zapewniały zwiększenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, działania, które będą przewidziały, które będą przewidywały przełamanie stereotypu związanego z płcią, czy też zapobieganie dyskryminacji na rynku pracy. Będą również działania zwiększające udział w rynku pracy kobiet poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną. Jeżeli chodzi o aplikowanie, to będą przedsiębiorstwa, administracja publiczna, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz partnerzy społeczni. I działanie 6.4, przepraszam, wsparcie pracowników i pracodawców. W lipcu będzie nabór wniosku w sposób konkurencyjny i są to działania, w ramach którego będą projekty realizowane za pośrednictwem bazy usług rozwojowych, czyli usługi rozwojowe, to co mamy w chwili obecnej pod postacią projektów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli mamy działanie, poddziałanie 832 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także działanie 6.5, również Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działania skierowane do przedsiębiorców i ich pracowników. Przy czym będzie pewna zmiana, jeżeli chodzi o fundusze europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Będzie to związane z tym, że w ramach usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem bonów finansowanych z programu regionalnego o takie wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy bez względu na wielkość. W obecnej sytuacji w ramach działania 6.5 może tylko i wyłącznie aplikować przedsiębiorstwo z sektora mikro, małe, średni status. Natomiast tutaj w nowym rozdawnictwie środków, w nowych projektach będą to przedsiębiorstwa bez względu na wielkość. Czyli również w tym zakresie w pierwszej kolejności będą wybierani operatorzy, którzy za pośrednictwem bazy usług rozwojowych będą udzielali tego wsparcia. Czyli my jako przedsiębiorcy, czy my jako osoby fizyczne będziemy musieli do danego pośrednika, oczywiście zgodnie z miejscem prowadzenia działalności, czy miejscem zamieszkania, uczenia się, złożyć odpowiednie dokumenty, żeby skorzystać z takiego tutaj celu. I później mamy działanie również 6.4, czy wsparcie pracowników i pracodawców, jednakże mamy inny
tutaj typ poddziałania i ten typ poddziałania będzie związany z projektami, które będą polegały na eliminowaniu czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawą ergonomii pracy. Będą to projekty, które będą realizowane, będą musiały one wykraczać poza to, co w chwili obecnie standardowo jest realizowane przez działania medycyny pracy. Czyli jeżeli mamy takie podstawowe standardy, zapisy medycyny pracy, co w danym miejscu pracy nas obowiązuje, te projekty przewidziane do wsparcia powinny wykracza właśnie poza te standardowe zapisy działania medycyny pracy. I mamy działanie 6.6, czyli wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego. Jak Państwo widzą, to i kolejne działanie trwa do jutra, do piątku nabór wniosku, czyli do 19 maja. Jest to typ wniosków wyboru niekonkurencyjny, czyli mamy typowo już tutaj instytucję wskazaną, która może składać taki wniosek. Ten nabór jest w zakresie Cyfrowej Szkoły Wielkopolska 2030 i nabór tylko wyłącznie dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Oczywiście może taki tutaj Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu złożyć projekt w partnerstwie. Wszelkie informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej. I tak samo drugi typ projektu w ramach tego działania również trwa nabór do 19 maja. I tutaj mamy projekt Czas Zawodowców dla Wielkopolski. Były to różnego rodzaju spotkania w szkołach realizowane przez instytucje, które organizowały takie różnego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami, spotkania z różnymi osobami, gdzie w danej szkole takie spotkanie było organizowane, gdzie można było się zapoznać z różnymi na przykład zawodami. Przeważnie były zapraszane tutaj osoby z klas tych najstarszych, ostatnich, gdzie faktycznie mogły skorzystać z tego tutaj wsparcia. I mamy działanie 6.7, czyli edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe, czyli tak jak wcześniej wskazywałam, w priorytecie 5 mamy tą infrastrukturę, to tutaj mamy właśnie tą działalność taką miękką, tak? Czyli tutaj będziemy mieli działania, projekty, które będą przewidywały poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, utrzymanie miejsc przedszkolnych, czy też dodatkowe zajęcia przedszkolne. Natomiast kolejne działanie to będzie działanie 6.12, integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów. No i tutaj mamy projekty, które będą dotyczyły wsparcia cudzoziemców i w szczególności będą one obejmowały organizację kursów języka polskiego, kursów zawodowych, kursów adaptacyjnych, wsparcie prawne dla tych osób, doradcze, czy też wsparcie psychologiczne, wsparcie asystenckie w codziennym funkcjonowaniu, czyli na przykład tłumaczenie, asystowanie w kontaktach z urzędami i w zakresie adaptacji, integracji społeczno-kulturalnej, no poprzez na przykład różnego rodzaju zajęcia animacyjne, integracyjne dla dzieci i dorosłych, żeby też tutaj wejść w tą codzienność życia w danym miejscu. Mamy także tutaj rozwój kompetencji zawodowych i szkolenie kadr instytucji, które tutaj w zakresie prowadzenia zajęć z cudzoziemcami. Kolejne działanie, kolejny typ oddziałania w ramach tego działania to funkcjonowanie centrów integracji cudzoziemców i współpraca pomiędzy instytucjami na rzecz integracji cudzoziemców, żeby też mieli oni po prostu jakby w jednych miejscach tą całą kompletną informację, z której mogą skorzystać. Nabór przewidziany jest tylko wyłącznie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Kolejne nasze działanie przewidziane w harmonogramie to działanie 6.13, usługi społeczne i zdrowotne, które rozpocznie się w czerwcu
i będzie dotyczyło tutaj regionalnych programów zdrowotnych i są to działania, które będą dotyczyły tylko i wyłącznie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi. W ramach tych regionalnych programów zdrowotnych są pewne jakby działania przewidziane do wsparcia. W tym zakresie mamy wyłącznie rehabilitację dzieci z chorobami neurologicznymi i takie działanie właśnie będzie tutaj prowadzone. Kolejny typ poddziałania w działaniu 6.13 to tworzenie lub rozwój centrum usług społecznych. Są to miejsca, gdzie organizujemy dla lokalnej społeczności różnego rodzaju integracje, przepraszam, integracje czy miejsca spotkań. I akurat to działanie przewidziane jest tylko wyłącznie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z partnerami pod nazwą Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych. I te centra usług społecznych są tworzone, są prowadzone dla lokalnej społeczności, czyli takich mniejszych tutaj ośrodkach lokalnej społeczności. Kolejnym jakby tutaj poddziałaniem w działaniu 6.13 będzie poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych. No i oczywiście też jest to działanie skierowane wyłącznie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod nazwą Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Również właśnie na tych tak lokalnie poprawa właśnie tej lepszej jakości usług zdrowotnych, społecznych, gdyż właśnie sami widzimy, że w dużych aglomeracjach jest inny poziom takich usług zdrowotnych, społecznych i właśnie będą wspierane właśnie tych mniejszych, lokalnych społecznościach. Kolejny typem tego podprojektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych, a także mieszkania wspomagane, chronione oraz dostosowanie mieszkań, tworzenie bądź rozwój centrum usług społecznych, czyli mamy takie ujednolicenie w jednym działaniu tych informacji w poprzednich tych typach projektów, ale mamy tutaj jakby zwiększone zakres interwencji również o mieszkania wspomagane i chronione. Kolejnym naszym działaniem będzie działanie 6.15, czyli wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej i tutaj będziemy mieli w chwili obecnej dwa typy poddziałań, które będą ogłoszone. W pierwszym konkursie będą to działania poprawiające dostęp, jakość i koordynacja usług adopcji, czyli różnego rodzaju szkolenia, poprawa jakości realizacji tych usług adopcji, żeby zmniejszyć czas trwania całości tej usługi, przeanalizowania rodziny adopcyjnej i te działania będą prowadzone nabór tylko dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Kolejnym typem poddziałania, które również będzie prowadzone w maju w działaniu 6.15, będzie to poprawa dostępu jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny systemu pieczy zastępczej. I tutaj będą różnego rodzaju projekty dotyczące profilaktyki dzieci, które w chwili obecnej są w systemie pieczy zastępczej, czyli tam będą różnego rodzaju spotkania, szkolenia czy wsparcie trudności opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozwoju usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale również będzie wsparcie dla osób, które pełnią i chcą pełnić funkcję tej rodziny i pieczy zastępczej. W przypadku priorytetu siódmego, czyli Fundusze Europejskie na Wielkopolskie Inicjatywy Lokalne, mamy działanie 7.4, czyli wspieranie instrumentów terytorialnych, czyli tak zwane tutaj ZIT-y, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, i projekty przewidziane do wsparcia to działania na rzecz wzmocnienia tych potencjału, tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Są to działania w zakresie planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym. W ramach projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 są działania, w ramach których są przewidziane tylko wyłącznie wsparcie właśnie tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tak zwanych w skrócie ZIT-ów.
W chwili obecnej w priorytecie 8 i w priorytecie 9 nie mamy żadnego działania, które byłoby tutaj zaplanowane czy też ogłoszone w harmonogramie, natomiast mamy ten taki duży, mocny, bogaty, ogłoszone nabory priorytet 10. Przy czym, tak jak już Państwu powiedziałam na początku, zachęcam do skorzystania z typowego webinarium dotyczące właśnie tylko i wyłącznie tego priorytetu i tych działań w ramach Wielkopolski Wschodniej. I mamy potem priorytet 11, pomoc techniczna, czyli różnego rodzaju tutaj działania wspierające beneficjentów, poprzez które są różnego rodzaju ogłoszenia o szkoleniach w ramach tych ogłoszonych konkursów. I te wszystkie informacje też znajdą Państwo na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, właśnie w zakładce tej ikonce, czy kafelce, jak to nazwać, tego człowieczka z tym, z tablicą, i tam właśnie takie informacje będziemy widzieć. Jeżeli chodzi o obszar Wielkopolski Wschodniej, jest to miasto Konin i powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki, natomiast te zintegrowane instrumenty terytorialne są to środki w ramach działań wspierających aglomerację poznańską, aglomerację kalisko-ostrowską, subregion koniński, leszczyński, gnieźnieński oraz pilski. Jeżeli chodzi o źródła informacji o funduszach europejskich, to na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy do zapisania się na newsletter na stronie programu regionalnego, czyli wrpo.wielkopolskie.pl oraz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam wszystkie informacje najważniejsze dla przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców, dla NGO-sów, dla jednostek samorządu terytorialnego, czy też dla osób fizycznych chcących skorzystać ze wsparcia w zakresie na przykład podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeżeli chodzi o stronę Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wszelkie informacje na temat punktu informacyjnego Funduszu Europejskiego znajdują się w naszej zakładce PIFW, więc tutaj jak najbardziej zachęcam do wchodzenia, zapoznania się z informacjami, które tam zamieszczamy. Natomiast jeżeli sobie Państwo wejdą na naszą tutaj zakładkę i potem sobie na boku klikniemy w wydarzenia, pojawi nam się wycinek miesiąca z kalendarza, gdzie będziemy mieli zaznaczone tutaj elementy na niebiesko i tam poprzez zaznaczenie wiemy, że coś wydarzy się w danym dniu. Warto sobie najechać i zobaczyć. Tam też mamy swoje webinaria zaplanowane, wpisane, a także mogą Państwo sobie poprzez właśnie taki kalendarz wejść i zapisać się na 19 tutaj maja na nasze stacjonarne takie wystąpienie w Pile w oddziale przy ulicy Grubalskiej 2. Zachęcam, żeby Państwo zapoznali się z ofertą również, którą udostępniamy na naszym Facebooku. Jest to dość szybka informacja, pewnie często sobie Państwo przeglądają takie tutaj informacje, dlatego zachęcam, żeby Państwo też sobie polubili i obserwowali informacje, które udostępniamy na naszym Facebooku. Jeżeli chodzi o sieć punktów informacyjnych dla Wielkopolski, to nasz punkt informacyjny świadczy bezpłatne usługi w zakresie informowania o funduszach z perspektywy 2014-2020 z programu regionalnego oraz z bieżącego na 2021-2027. Świadczymy usługi bezpośrednio, telefonicznie, elektroniczne, organizujemy spotkania informacyjne, prelekcje, webinaria, stoiska informacyjno-promocyjne, a także mobilne punkty informacyjne, czyli wyjeżdżamy na miejsce do innego miasta, żeby dla lokalnej społeczności takie usługi bezpłatnie świadczyć na miejscu. Przeważnie są to siedziby starostwa, powiatowych urzędów pracy, gdzie właśnie jedziemy, żeby też na miejscu osoby, które chcą skorzystać, mogły przyjść i sobie z nami porozmawiać. Punkty informacyjne znajdują się w Pile, w Kaliszu i Koninie. Są tutaj punkty informacyjne dla Wielkopolski, natomiast w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego mamy główny punkt informacyjny funduszy europejskich.
Nasz punkt informacyjny w Pile swoim zakresem obejmuje powiat pilski, chodziecki, złotowski, czangosko-trzcianecki, wągrowiecki oraz obornicki i jest to obszar, na którym my jako pracownicy organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, czyli te stoiska promocyjne, informacyjne, czy tam prowadzimy różnego rodzaju prelekcje bądź mobilne punkty informacyjne, no to my jak najbardziej udzielamy informacji na całą tutaj Wielkopolskę. Czyli nasz zakres usług, obecny i poprzedni program regionalny. Natomiast jeżeli by tutaj Państwo chcieli przepraszam, z nami się skontaktować, zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Natomiast poniedziałki są wydłużone godziny do godziny 17.30. Numer telefonu do naszego punktu jest kierunkowy 61, ale tutaj Państwo dopiły się, dodzwonią do nas, do pracowników punktu informacyjnego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź do kontaktu mailowego na adres info.um.pila@warp.org.pl. Jeżeli Państwo tutaj zadali pytania, jak najbardziej wszelkie te, na te wszelkie informacje tutaj odpowiemy, które zostały na czacie umieszczone. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Jeszcze raz tylko powtórzę, że nasze dzisiejsze webinarium jest nagrane, to nagranie trafi na naszą stronę, a Państwo w odpowiedzi na adresy mailowe wpisane w formularzu zgłoszeniowym otrzymają link tutaj do tego nagrania wraz z prezentacją i odpowiedziami na pytania zawarte na czacie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Prześlemy jak najszybciej te informacje zwrotne tutaj do Państwa. Natomiast już teraz serdecznie zapraszam na 19 maja do Piły, do nas tutaj na miejsce, żeby posłuchać o wspieraniu Wielkopolski i na najbliższe nasze webinaria. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.